Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na konferencji prasowej Biura do Spraw Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym, organizowanej z okazji Światowego Dnia Zapobiegania Samobójstwom, który wypada w najbliższą sobotę, 10 września i jest już obchodzony od 20 lat pod patronatem m.in. Światowej Organizacji Zdrowia. Spotykamy się dzisiaj, dlatego, żeby Nawiązując do myśli przewodniej tego, tego dnia, czyli do myśli, że samobójstwo można i trzeba zapobiegać, chcemy przedstawić całe spektrum dostępnych w Polsce różnych form wsparcia i pomocy dla osób w kryzysie psychicznym, bo oczywiście za samobójstwami kryją się osoby w kryzysie psychicznym. Chciałem przedstawić prelegentów, którzy przeprowadzą nas przez, przez to spektrum. Może po kolei, tak jak siedzą tutaj obok mnie pani profesor Agnieszka Gmitrowicz, która jest od wielu lat już bardzo aktywna, tak zaangażowana, w, jest przewodniczącą zespołu roboczego do spraw prewencji samobójstw i depresji w, przy Radzie do Spraw Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia. Witam panią profesor. Pani profesor Halina Sienkiewicz-Jarosz, dyrektor Instytutu Psychiatrii i Neurologii. I pośrednio też kierownik, można powiedzieć, programu zapobiegania zachowaniom samobójczym, który jest realizowany, czy koordynowany jest przez, przez, przez nasz Instytut. Kolejna, dzień dobry, kolejna prelegentka, pani doktor Anna Depukat, która jest kierownikiem Biura do Spraw Pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, czyli programu, pod, pod którym kryje się rozwój sieci Centrum Zdrowia Psychicznego. Kolejną prelegentką, dzień dobry. Kolejną prelegentką jest doktor Aleksandra Lewandowska, która jest konsultant krajową do spraw psychiatrii dzieci i młodzieży. Witam. I tam nie widzę, to prawda, ale wiem, że tam jest pan dyrektor Dariusz Poznański, dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia. Witam. Proszę Państwa, mamy dużo ciekawych prelekcji. Nie chcę zabrać czasu, tylko jeszcze powiem, że na sali są z nami jeszcze poza prelegentami wymienionymi liderzy czy też jak to woli koordynatorzy poszczególnych zadań programu zapobiegania zachowaniom samobójczym. Wymienię ich pani doktor Halszka-Witkowska, pan doktor habilitowany Krzysztof Ostaszewski, pani doktor Katarzyna Nowakowska-Domagała, pani doktor Anna Baran, pani magister Marta Welbel, pan, zaraz pana Maciejaka nie widzę. Pan doktor. Tak, będzie jeszcze pan dyrektor Maciejak, jeszcze pani Marzena Sowińska jest liderem jednego z zadań, ale nie, nie, nie gości tutaj dzisiaj nie, nie przyjechała. No i pani Anna Gil, która tak aktualnie koordynuje projektem, ten projekt po stronie Instytutu. Tak jest. Także proszę o zabranie głosu panią profesor Gmitrowicz, która nam nakreśli, jaka jest skala i dynamika aktualnie zachowań samobójczych w Polsce. 嗯。Uh Dzień dobry. Dziękuję za zaproszenie. Występuję w imieniu zespołu roboczego do spraw prewencji samobójstw i depresji, który funkcjonuje od 2016 roku. Jest to zespół, który miał za zadanie w ramach pierwszego narodowego programu zdrowia na lata 2016 2020 miał opracować krajowy program zapobiegania samobójstwom. Teraz jesteśmy na etapie wdrażania tego i poproszę prezentację, bo Myślę, że warto ustrukturować tę moją wypowiedź, żeby pewne rzeczy, które po prostu są dosyć trudne, zwizualizować. Chciałam powiedzieć, że ten dzień, Światowy Dzień Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym, jest 20. dniem. To jest na całym globie. Ludzie jeżdżą na rowerze, pedałują w ramach tej inicjatywy wspólnego działania, czyli hasło przewodnie: działając razem, budzimy nadzieję, czy dajemy nadzieję. Jest to inicjatywa, która pokazuje, że. Pojedynczy kraj czy pojedynczy region nie udźwignie tego problemu, ponieważ mamy do czynienia z bardzo wieloma czynnikami, które działają na zachowania tragiczne, zagrażające życiu i zdrowiu. To, co chciałam jeszcze powiedzieć, to, że według Światowej Organizacji Zdrowia takie dane, i tu też uczulam ważne podane, podawanie źródeł z 2019 roku, że liczba, ta, która kiedyś była podawana jako milion na świecie, teraz obniżyła się i myślę, że to jest działanie Międzynarodowego Towarzystwa Zapobiegania zachowaniom samobójczym, International Association for Suicide Prevention i bardzo ważne informacje, że samobójstwo jest częstszą przyczyną zgonów niż takie choroby jak malaria, jak AIDS, czy śmierć w działaniach wojennych, czy zabójstw. Objęto w tych badaniach 183 kraje w latach od 2000 do 2019 roku. Jeden zgon przypada na ponad 100 zgonów, ponad jeden zgon na 100 innych zgonów z innych przyczyn a w populacji 15-29 jest to na całym świecie yy, yy, wiodąca przyczyna zgonów. Jak mówię, bardzo uczułam państwo w epidemiologii. Bardzo ważne jest zrozumienie, jaką bazą danych my się posługujemy i będę to podkreślała i taka jest moja dzisiaj jakby inicjatywa, żeby przekazać zasady sprawozdawania zachowań samobójczych. Dlaczego statystyka zachowań samobójczych jest tak ważna? Ponieważ w ramach tego, co się dzieje, zmieniających się sytuacji na świecie, kryzysów, no, czy zdrowotnych, czy wojennych, jak wiemy, na pierwszym miejscu teraz. Ludzie doświadczają kryzysów psychicznych i tak jak w kryzysie suicydalnym no, ludzie mają zachowania, które są trudne, zagrażające. Tak też osoby chorujące na COVID mierzą się z kryzysem, czy to cierpieniem, czy bólem i walczą żeby pokonać to. Nie wszyscy wygrywają tę walkę i jak wiemy wiele czynników na to wpływa. Czyli możemy powiedzieć, że kryzys psychiczny ma niezliczoną liczbę przyczyn i każdy doświadcza indywidualnie na swój sposób. I to już pokazuje, jak złożony jest to problem. Kryzys psychiczny należy wpisać w taki algorytm stres podatność. To jest bardzo ważny, jakby podsumowujący mechanizmy działające na, na nas z zewnątrz. My też dzisiaj myślę, że niektórzy jesteśmy w kryzysie, może nie głębokim, ale no, mierzymy się z jakimiś reakcjami stresowymi, a to, co doświadczamy w ciągu całego życia, jest trudne do podsumowania. Przechodzę teraz do trudnych rzeczy. Mamy dwie statystyki. Statystykę głównego urzędu e, naszego, statystycznego, GUS, który sprawozdaje liczbę samobójstw oraz przelicza tę liczbę na 100 tysięcy mieszkańców. Czyli bardzo ważne, żeby w cytowaniu podawać, czy mówimy o liczbach, czy mówimy o wskaźnikach. E, jest to wskaźnik międzynarodowy, który daje możliwość e, lokowania kraju na pozycji, czy wysoki jest ten wskaźnik. Wskaźnik średni czy niski. Natomiast Komenda Główna Policji liczy po prostu przypadki i podaje liczby, zarówno samobójstw, jak i prób samobójczych. I tutaj mamy jedyną bazę krajową, która pozwala nam spojrzeć na to zjawisko z perspektywy całego społeczeństwa. Powstał w 2013 roku taki formularz informacyjny policji, XIP 10, który pozwala na po prostu rejestrowanie w czasie aktualnym, rzeczywistym, co wyróżnia nas na tle innych krajów w Europie i nawet w takim czasopiśmie tego Międzynarodowego Towarzystwa Zapobiegania Samobójstwom w CRISIS no, ukazał się taki artykuł, czyli dokonanie jest dosyć duże i o tym jest dosyć Głośna. I mamy dr Baran, która jest pierwszą autorką tego artykułu. W, arty w tym kwestion w tym formularzu KSIP jest 17 grup zmiennych, 15 ma takie znaczenie kliniczne. Ja Państwu pokażę tylko najważniejsze rzeczy, mam tylko 10 minut. Kolejna sprawa to to jak sprawozdaje głos. Na szczęście w naszym zespole jest pani naczelnik do spraw statystyki ludności, analiz statystyki ludności i dzięki temu mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że te statystyki okazują się z rocznym opóźnieniem. Nie mamy jeszcze wskaźnika za 2021 rok, a mamy już dane Komendy Głównej Policji i oczywiście nadal nie ma prób samobójczych. Próby samobójcze, myślę, że pan dyrektor o tym powie, będą sprawozdawane w obszarze psychiatrii. Tutaj mamy przedstawienie. Przedstawiciela profesora psychiatrii, który w Radzie Naukowej myślę, że też będzie zainteresowany tym, jak sprawozdawać w zakresie rocznego występowania zachowań samobójczych, jak i w okresie bieżącym. Y to, co się zmieniło w 2021 roku, to główny urząd statystyczny przyspieszył kodowanie przyczyn zgonów, tym samym uległby skróceniu terminy do 2-5 miesięcy, więc jest szansa, że na koniec września będziemy mieć dane takie obiektywne. Dodatkowo GUS, też trzeba o tym pamiętać, sprawozdaje teraz zgodnie z kartą zgonów, która się teraz zmieniła, zarówno przyczynę bezpośrednią, wtórną i taką, która jest wyjściowa. Samobójstwa są przyczyną zgonu wyjściową, a często na kartach zgonu rejestrowane są tylko te, które są bezpośrednio, tak jak COVID, zapalenie płuc, niewydolność krążeniowo-oddechowa, tak? Przyczyną jest COVID, natomiast wtórna i bezpośrednia nie ma takiego znaczenia dla epidemiologii. Wdrożone zmiany mają oczywiście na celu podniesienie jakości danych o przyczynach zgonu i po prostu czekamy teraz na to, żeby e, sprawdzić, czy jest możliwość połączenia tych dwóch baz danych. E, chcę teraz przejść do statystyk, które Państwo, jako e, osoby, które przekazują ważne informacje społeczeństwu, e, mediom, że e, należy. Czytać dokładnie te tabele, które są na stronie podane na dole slajdu. Tak? Czyli zespół i grupa do spraw monitorowania zachowań samobójczych wprowadziła takie zmiany, że pojawiło się pojęcie powszechnie stosowane, czyli zachowania samobójcze. Odpowiadają one zamachom samobójczym, ale statystyki policyjne sprawozdają tylko zamachy samobójcze ogółem to są zarówno samobójstwa, jak i próby samobójcze oraz odrębnie samobójstwa. W związku z tym, żeby obliczyć ile jest prób samobójczych, trzeba dokonać e, działania matematycznego. I w tym ksipie 10 jest taki punkt 10, który właśnie rozróżnia, że wystąpiło zjawisko samobójstwa albo nie wystąpiła, była próba samobójcza. Czyli to jest bardzo ważne rozróżnienie, że Państwo nie macie wglądu w liczbę prób Samobójczych. To wymaga po prostu przeliczeń. I pokazuję Państwu ten formularz, żeby pokazać, jak on jest skomplikowany. Ale to, co chcę podkreślić, co jest ogromnym zasługiem, zasługą zespołu, to, że pojawiły się rozszerzone dane, które pozwalają nam opisać, co się działo przed zachowaniem samobójczym, czy ktoś korzystał z pomocy medycznej, jaka była metoda, gdzie. Tych danych nie sprawozdaje Główny Urząd Statystyczny. To jest slajd, który obrazuje jak bardzo w 2013 roku, kiedy Komenda Główna Policji wprowadziła KSIP-10, zmieniły się te wskaźniki w postaci tylko liczb, takich dotyczących liczby zgonów, albo no tutaj głównie tylko liczby zgonów. W 2013 ta różnica była prawie znikoma, powyżej 1%. Teraz mamy znowu w 2012 20 roku na poziomie powyżej 13%. Brakuje nam oczywiście tutaj możliwości kodowania poprzez PESEL. W Polsce w 2020 roku według danych GUS doszło do ponad 4,5 tysiąca, 4,553 zgonów, co w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców daje wskaźnik 11,9. To lokuje nas na średnio wysokim jakby poziomie pozycji w Eurostacie. Komenda Główna nie tylko sprawozdaje liczbę samobójstw, powiedziałam, że w czasie rzeczywistym liczbę też prób samobójczych. 2020 rok był takim rokiem, w którym był wzrost liczby samobójstw w tym roku ostatnim 2021. Ta liczba wzrosła o 13%. Dotyczyła głównie grupy wiekowej 35-39, ale Um, nie odnosi się ta liczba do populacji. Żeby to była wiarygodna statystyka, trzeba by było to przeliczyć na 100 tysięcy mieszkańców. Mężczyźni nadal ponad 6 razy częściej giną z powodu samobójstw. W grupie wiekowej 7, 12, 13, 18 za ostatnie lata nastąpił znaczący wzrost prób samobójczych o 80%. Tutaj w nawiasie jest podana. Populacja 7-12 jako pierwsza i druga pozycja 13-18 jako druga. Zgonów samobójczych mieliśmy wzrost w stosunku do ubiegłego roku o prawie 20%. Trzeba podkreślić, że 50% danych policyjnych jest niepełnych, czyli nie udaje się ustalić przyczyn tych zachowań. Wśród najczęstszych motywów to są zaburzenia, problemy psychiczne. Pamiętajmy, że nie są to choroby psychiczne. Zaburzenia to kryzys psychiczny i tak to należy rozumieć. Zawody uczuciowe wśród nastolatków i konflikty rodzinne, bardzo często przemoc, o czym powie może pani doktor Lewandowska, nasz konsultant w dziedzinie psychiatrii, dzieci i młodzieży. <laughs> Najczęstsza metoda to powieszenie. Natomiast, jeżeli chodzi o próby samobójcze w populacji rozwojowej, to są zatrucia w drugiej kolejności powierzchowne samookaleczenia. Chciałam na ten problem zwrócić uwagę, ponieważ. To odpowiada za kryzys psychiatrii dzieci i młodzieży. Po prostu młodzież w ten sposób reaguje na kryzysy psychiczne radząc sobie z napięciem, z bólem, z cierpieniem. I najczęściej jest to dom, czyli miejsce, na które trzeba uczulać opiekunów i rodziny, oczywiście też drogi las. W tej tabeli zebrałam te dane, więc Państwo możecie na podstawie tej prezentacji wywnioskować, że bez jakby odwołania się do wskaźników trudno interpretować same liczby, ale te wskaźniki, które Gus podawał do 2020 roku widać, że wzrastały szczególnie w zakresie tej populacji 13-18.. To jest taki złożony trochę graf, który przedstawia dwie populacje rozwojową i populację ta, taką, która przez lata ostatnie była populacją o najwyższych wskaźnikach samobójstw. I zdecydowanie widać, że... Wszystkie zachowania samobójcze, liczone próby samobójcze i samobójstwa razem, w populacji dorosłych główny, jakby, główna metoda to jest Użycie, znaczy powieszenie, a wśród populacji rozwojowej jest to użycie substancji. Także to dostępność do metod jest podstawową interwencją, ograniczanie tej dostępności, podstawową interwencją ratującą życie, w czym wszyscy możemy pomóc. Zachowania samobójcze nastolatków, a zamierzone samookaleczenia. Dlaczego to jest ważne? Ponieważ te okaleczenia, w szkole powinniśmy wszyscy sprawdzać, w wszystkich środowiskach młodzieżowych, jeżeli się ktoś okalecza, ma wyższe ryzyko zachowań samobójczych. I mimo, że wdrożona została reforma w 2018 roku w psychiatrii dzieci i młodzieży, nadal mamy pełne oddziały i kryzys funkcjonuje czyli Kryzys ten wskazuje, jak ważne jest monitorowanie w organizacjach działających w obszarze zdrowia publicznego zachowań samobójczych, prób samobójczych i samookaleczeń, na szczególnie etapie wdrażania Krajowego Programu Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym. I to wdrażanie w zakresie zadania ósmego dotyczy właśnie monitorowania sytuacji epidemicznej, epidemiologicznej zachowań samobójczych i postaw. Społecznych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Pani Profesor. Teraz pociągniemy ten wątek, właśnie ostatni, czyli realizację programu zapobiegania zachowaniom samobójczym i o przedstawienie najważniejszych działań realizowanych w ramach tego programu. Proszę Panią Profesor Halinę Sienkiewicz-Jarosz. Dzień dobry, jeszcze raz witam Państwa bardzo serdecznie. Instytut został. Wybrany jako instytucja realizująca dużą część zadań programu, który został opracowany przez Radę powołaną kilka lat wcześniej, jak wspomniała Pani Profesor, i tak naprawdę dzia efektem działań tej Rady było opracowanie programu, który miał. W Dotykać różnych aspektów i możliwości zapobiegania zachowaniom samobójczym. Celem strategicznym Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 jest zwiększenie liczby lat przeżytych w zdrowiu oraz zmniejszenie społecznych nierówności w zdrowiu. To zadanie, które jakby nam zostało zlecone, mieści się w ramach celu operacyjnego trzeciego, czyli promocji zdrowia psychicznego, w części zapobieganie zachowaniom samobójczym i tam został zaproponowany cały katalog możliwych działań. Instytut to zadanie koordynuje, nie wszystkie z tych zadań, ponieważ dwa zostały wyłączone z, z koordynacji. W instytucie została powołana Rada Konsultacyjna, która jest radą interdyscyplinarną, Mamy też komitet sterujący zależny nam na tym, żeby sprawnie nasze zadania były realizowane. Natomiast zadanie drugie, czyli ograniczanie dostępu do metod dokonywania samobójstw i zadanie czwarte, zapewnienie dostępu do pomocy w kryzysie psychicznym zostały jakby przekazane innym jednostkom. I są realizowane. Natomiast to zadanie drugie, czyli ograniczenie dostępu do metod dokonywania samobójstw jest uważane za takie jedno z najbardziej istotnych, dlatego że właśnie ograniczenie dostępu do tych metod ma ogromny wpływ później na liczbę już dokonanych samobójstw. Jeżeli chodzi o zadania realizowane w ramach Instytutu. To zaprosiliśmy tutaj liderów tych zadań, żeby też mogli bezpośrednio później w rozmowach z Państwem przekazać swoje doświadczenia i wyniki dotychczas zrealizowanych zadań. Jeżeli chodzi o zadanie pierwsze i siódme, jest ono związane z mediami. Tutaj liderem jest pani Harszka-Witkowska i zadania są dwa. Z jednej strony rozwijanie odpowiedzialnej polityki informacyjnej na temat zachowań samobójczych, a z drugiej strony i też monitorowanie mediów pod tym kątem, reagowanie na niewłaściwe treści czy treści, które mogą się okazać no, wręcz szkodliwe, a po drugie rozwijanie kompetencji Przedstawicieli środków masowego przekazu. Także myślę, że tutaj pani Halszka działa aktywnie, państwo na pewno dobrze z nią współpracują. Zadanie trzecie opracowywanie, wdrażanie i ewaluacja programów polityki uniwersalnej wskazującej selektywnej. Tutaj Liderem projektu tej części projektu jest pan docent Krzysztof Ostaszewski, i w ramach tego projektu będą działały zespoły. To znaczy, część pracy została już wykonana, zostały przeanalizowane w pewnym stopniu programy dostępne profilaktyki. Natomiast też jeżeli chodzi o profilaktykę już wskazującą i selektywną, to pracują nad nią zespoły, gdzie. No, Pan, pan docent właśnie z, z ekspertami postanowili zająć się pewny, pewnymi konkretnymi grupami, mianowicie młodzieżą szkół ponadpodstawowych, profilaktyką w grupach dzieci i młodzieży przyjmowanych w ramach pomocy doraźnej do szpitala i hospitalizowanych, nie tylko na oddziałach psychiatrycznych, profilaktyką w trakcie hospitalizacji w oddziałach psychiatrycznych i po wypisie, bo to też są osoby w grupie ryzyka, profilaktyką wśród osób starszych, ale teraz słyszałam, że też pojawił się pomysł jeszcze piątej grupy, czyli profilaktyka u osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych. Także tutaj taki jest plan na to zadanie. Jeżeli chodzi o zadanie piąte, to zadania są komplementarne i zespoły z sobą współpracują i myślę, że to jest warte podkreślenia. To opracowanie upowszechnienie oraz monitorowanie wdrażania standardów postępowania w przypadku ryzyka zachowań samobójczych, to pani doktor Katarzyna Nowakowska domagała jest liderem tego zadania i to zadanie stanowi jakby wstęp jest kompatybilne z zadaniem szóstym. Które tutaj zostaną opracowane i przygotowane e, takie badania potrzeb, częściowo one już zostały zrealizowane, e, oraz przygotowane standardy, które następnie w zadaniu szóstym, które polega na rozwijaniu kompetencji w zakresie wczesnego wykrywania symptomów zachowań samobójczych i podejmowania interwencji wobec takich osób, e, będzie realizowane. Tutaj mamy dwóch liderów tego zadania. Pani z sobą współpracują, jest pani doktor, Anna Baran i pani magister Marta Pawłowska, niestety dzisiaj z przyczyn zdrowotnych nieobecna. I tutaj plan działań edukacyjnych, a następnie szkolenia w grupach, które tak naprawdę stykają się z osobami w kryzysie i które powinny umieć reagować wcześniej i powinny umieć pomagać, tak żeby zapobiec tym zachowaniom. Zadanie ósme: monitorowanie sytuacji epidemiologicznej. O wadze tego zadania, o monitorowaniu zachowań samobójczych, o monitorowaniu postaw społecznych, o wadze tego zadania powiedziała już pani profesor. I tutaj rzeczywiście zadziało się, mianowicie jest nowy formularz obowiązujący w szpitalach, nowa karta statystyczna dla oddziałów psychiatrycznych, i to już się dzieje. Poza tym, jeszcze w zarządzeniu. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia pojawiła, pojawiła się też informacja, zalecenie, żeby w przypadku prób samobójczych te rozpoznania X były, pojawiały się jako rozpoznania współistniejące. I dotyczy to wszystkich zakresów świadczeń, między innymi również w centrach zdrowia psychicznego. Czyli tutaj, jakby te działania znowu mają być sobą komplementarne. I tu na przyszły rok jest zaplanowane badanie postaw. Jeżeli chodzi o lidera, jest z nami pani, pani magister Marta Welbel. Natomiast tutaj pani Doktor Daria Biechowska również w tym zadaniu przez długi czas no właściwie zajmowała się tym zadaniem. Panie współpracowały z Cezem, między innymi przy wdrożeniu tej karty statystycznej. Także to bardzo ważne zadanie, które może nam pomóc mieć bardziej rzetelne i pełne dane dotyczące zachowań samobójczych. Zadanie dziewiąte, czyli prowadzenie działalności naukowo-badawczej, tutaj liderem tego zadania jest pan docent Piotr Maciejak, pan dyrektor do spraw naukowych w Instytucie Psychiatrii i Neurologii. I tutaj postanowiliśmy podejść, można powiedzieć, trochę bardziej biologicznie do. Tematu, jakby łącząc wiedzę kliniczną i taką przedkliniczną, bardziej biologiczną, z jednej strony weryfikacja i walidacja panelu markerów biologicznych, które mogą być związane z ryzykiem zachowań samobójczych i tworzenie zbiorów statystycznych. Wiemy, że uzyskiwanych z wywiadu demograficznego, klinicznego, parametrów biochemicznych. Tutaj Państwo starają się stworzyć w miarę homogenne grupy, a potem zbadać je pod względem markerów biologicznych, czyli takie inne podejście, mniej, niespołeczne, bardziej biologiczne do tematu. I koordynacja działań na rzecz zapobiegania zachowaniom samobójczym i tutaj działa nasze biuro, w tej chwili złożone z trzech osób, pani Anna Gil, pan Wiktor i pani Agnieszka. Mam nadzieję, że będziemy bardziej też widoczni i będziemy stanowić pewne wsparcie i tak, taką komunikację. Państwo będą mieli możliwość komunikowania się z nami, a my też będziemy pośredniczyć, zarówno z, jeżeli jako instytut w komunikacji z Radą i też z Ministerstwem Zdrowia, no bo oczywiście tutaj ogromna jest rola Ministerstwa Zdrowia, które no po no Przeforsowało w ogóle no, wdrożenie tego, tego programu na najbliższe lata. I na tym chciałam zakończyć, oczywiście przypominając o Światowym Dniu Zapobiegania Samobójstwom, czyli 10 września. Działając wspólnie, budzimy nadzieję. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani profesor. Teraz o przedstawienie stanu rozwoju sieci Centrów Zdrowia Psychicznego i też wnioski płynące z ich rozwoju w okresie pilotażu poproszę panią dr Annę De Pukat. Dzień dobry, witam Państwa. O, zaraz zobaczymy, o, słychać mnie. Um, przy okazji um, tego, o czym mówiły um, koleżanki, um, myślę, że takim kluczowym elementem tutaj właśnie naszej obecności jest to, um, że tak naprawdę w kryzysie um, samobójczym um, najważniejsze będzie słowo natychmiast. Um, kryzys, tak jak mówiła pani profesor, najczęściej um, przytrafia się nam w sytuacji jakiegoś zaburzenia, równowagi naszej odporności psychicznej um, i to jest taki element nagły. I ta pomoc udzielana osobom w kryzysie nie tylko musi być związana z tym, że my jesteśmy wrażliwi i uważni na takie elementy, które osoby w kryzysie będą nam komunikować, czyli umiemy te samobójstwa wykrywać, czy też być wrażliwi na takie elementy związane z przekazywaniem nam tego, że ja potrzebuję po prostu pomocy, bo cierpię, ale też ten kryzys jest przejściowy. Jeżeli my będziemy w stanie efektywnie w momencie tego, Kryzysu pomóc, to tak naprawdę ratujemy życie ludzkie. I dlaczego program pilotażowy? Ponieważ w centrach zdrowia psychicznego właśnie ta pomoc jest pod tym hasłem natychmiast. To ma być pomoc, która jest szybka, dostępna, bez skierowania i w kryzysie psychicznym każdy z dorosłych mieszkańców, bo my mówimy tutaj w tym obszarze o dorosłych mieszkańcach Polski, może po prostu przyjść w swoim regionie, blisko miejsca swojego zamieszkania do punktu zgłoszeniowo-koordynacyjnego, gdzie. Uzyska taką pomoc i wsparcie, i to co najważniejsze, też uzyska potem w swojej społeczności lokalnej możliwości kontynuacji, wsparcia, pracy, szukania rozwiązań. Zostanie przekierowany do odpowiednich ekspertów, którzy będą już zajmować się wsparciem dla niego bądź dla kogoś z jego bliskich. Tak naprawdę, możemy przyjść do Centrum Zdrowia Psychicznego, i myślę, że to też jest kluczowe w tym rozwiązaniu. Zapytać, jak mógłbym pomóc, mogłabym pomóc osobie bliskiej. Często osoby w kryzysie psychicznym mają dużą trudność zauważenia, że to w tym mom momencie to jest ten czas, kiedy muszę iść, zgłosić się po pomoc, ale też to, co jest ważne nadal, i dlatego tutaj nasza wspólna obecność, wstydzimy się. Jest bardzo trudno, jakby przyznać się. Że ja potrzebuję pomocy, trudno nam jest to przeformułować, że to jest właśnie odwaga i że to wsparcie uratuje mnie, uratuje moją rodzinę i. Tu chcemy być z Państwem. Um, jeżeli chodzi o program pilotażowy i to, o czym mówimy, to na ten moment, dzięki właśnie um, programowi pilotażowemu, który trwa od 2018 roku, Państwo w materiałach prasowych macie szeroki opis um, naszego programu. Um, planujemy pokryć Centrami Zdrowia Psychicznego i właśnie tą szybką, równą i dostępną pomocą cały kraj do roku 2027. Aktualnie ta możliwość już realizowania programu pilotażowego i te obszary działania do końca tego roku będą pokrywać już jedną trzecią obszaru Polski, czyli tak naprawdę jedną trzecią populacji dorosłej Polski. Czyli ta dostępna, skoordynowana pomoc w ramach pomocy ambulatoryjnej, dziennej, środowiskowej, właśnie takiej możliwości uzyskania wsparcia, ale też opieki doraźnej w sytuacji kryzysu i hospitalizacji wtedy, kiedy jest to potrzebne, jest już dostępna dla jednej trzeciej mieszkańców. My oczywiście na tym nie kończymy. Będziemy kontynuować rozszerzanie tego programu. Kolejne centra dołączają do programu i przy okazji 10 września, czyli właśnie Światowego Dnia Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym, będziemy już angażować się w takie skoordynowane akcje profilaktyczne. Te centra po prostu tak naprawdę Wrzesień to jest miesiąc zdrowia psychicznego. W tych swoich społecznościach lokalnych będą pokazywały, że tam są. Będą robić pikniki rodzinne, będą informować o ofercie pomocy, będą współpracować z lokalną społecznością, będą upowszechniać tę wiedzę, że tak naprawdę kluczowe w zapobieganiu kryzysom, ale też kluczowe w możliwości szybkiego zgłoszenia się po pomoc jest właśnie a, też poznanie tych możliwości, bycie razem i zaufanie. To bycie w tych społecznościach lokalnych i ten dzień i te nasze wspólne um, działania w sobotę to jest też budzenie zaufania do psychiatrii i tutaj mam nadzieję, Państwo pomożecie w tym. Tej ofercie, tutaj trochę danych statystycznych o których mówiłam pokazujących jak ten program też dynamicznie się rozwija i jakie jest zainteresowanie z poziomu tak naprawdę organizatorów opieki zdrowotnej. Kolejne centra powstają i też jakby kolejni realizatorzy opieki psychiatrycznej z tego wcześniejszego systemu jakby przyłączają, chcą i widzą potrzebę realizacji takich skoordynowanych działań, które są właśnie efektywnym udzielaniem pomocy. I to, co dla nas jest najważniejsze, to właśnie ta możliwość przyjścia do nas. Punkt zgłoszeniowo-koordynacyjny to też jest takie miejsce, do którego można przyjść nawet, kiedy nie jestem pewien, czy ja już bądź moi bliscy wymagają jakiegoś intensywnego leczenia. Co jest zadziwiające, dla dużej części społeczeństwa, ale bardzo często, jeżeli na wczesnym etapie zgłosimy się po pomoc, to bardzo proste interwencje, które potem możemy już sami na te zalecenia lekarskie, psychologa, psychoterapeuty realizować w naszym środowisku rodzinnym pomagają nam wyjść z tego kryzysu. Także zachęcamy do korzystania z tej oferty. Na naszej stronie czp.org.pl są wszystkie bieżące informacje dotyczące aktualnego przebiegu programu pilotażowego. Też informacje o właśnie organizowanych działaniach profilaktycznych, o możliwości przyłączenia się czy wsparcia lokalnie centrów. Jest mapa interaktywna, co kluczowe, ze wszystkimi danymi teleadresowymi, właśnie możliwości skorzystania z takiej kompleksowej oferty pomocy. I myślę, to co też dla nas tutaj chciałabym to podkreślić najważniejsze, to to, że trzeba się odważyć i po prostu przyjść. Dziękuję bardzo. Dziękuję, pani doktor. To, o czym mówiła pani doktor Typuka, dotyczy osób dorosłych, a równolegle trwa reforma też psychiatrii dzieci i młodzieży. No i tutaj y, poproszę panią doktor Aleksandrę Lewandowską o poinformowanie o tym, co dzisiaj mamy i jakie są plany. Witam państwa serdecznie i dziękuję za zaproszenie. Y Nawiązując do wypowiedzi moich przedmówców, chcę jasno powiedzieć, że reforma psychiatrii dzieci i młodzieży idealnie wpisuje się w działania, o których rozmawiamy, czyli działania dotyczące zapobiegania zachowaniom samobójczym. I Często podkreślam, że od kiedy pracuję w zawodzie, czyli 18 lat, na początku mojej drogi zawodowej, mówiono już o kryzysie i zapaści psychiatrii dzieci i młodzieży. Ten kryzys tylko się pogłębiał z roku na rok, dlatego dla nas z kolei takie, Ważnym wydarzeniem to był rok 2018, kiedy w lutym został powołany zespół do spraw zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży przy Ministerstwie Zdrowia. Zespół składał się z ekspertów z różnych dziedzin: psychiatrzy, psychiatrzy dzieci i młodzieży, psychologowie kliniczni, psychoterapeuci, osoby z dużym doświadczeniem, ale też i praktycy, gdzie wspólnie zastanawialiśmy się, jak poukładać i przeorganizować opiekę psychiatryczną. Nad dziećmi i młodzieżą, bo wszyscy wiemy, że ta opieka nie, nie, była, nie działała w taki sposób, która, który. Nie zapewniał oczekiwań i nie wychodził na potrzeby naszym pacjentom. Jak widzicie Państwo ten, tę piramidę, czy, czy ten trójkąt, to do tej pory tak naprawdę on stał na głowie, czyli przeciążone izby przyjąć, przyjęć, przeciążone oddziały stacjonarne. Opieka środowiskowa generalnie nie funkcjonowała. Były pojedyncze regiony poradnie, które były zaangażowane, i dlatego pojawiła się konieczność. Wprowadzenia zmian systemowych. Yy, wszyscy wiemy. Ja. Poza tym, że jestem konsultantem, to jestem przede wszystkim lekarzem, praktykiem i większość naszych pacjentów dziecięcych, młodzieżowych, którzy są przyjmowani do oddziałów, generalnie 80% z nich, a czasami wręcz 90% z nich, gdyby dostała pomoc w odpowiednim momencie, na odpowiednim poziomie, najprawdopodobniej z tymi naszymi pacjentami w ogóle byśmy się nie spotkali w oddziałach stacjonarnych. I stąd wspólna, tak, wspólne założenia poparte, przez środowisko skoncentrowane na opiece środowiskowej. Jak widzicie Państwo na tym slajdzie, główne założenia reformy to deinstytucjonalizacja, czyli przełożenie tych naszych działań na opiekę w środowisku i to jest podstawa tej piramidy, czyli pierwsze poziomy referencyjne ośrodki środowiskowej opieki psychologiczno-psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży, gdzie, jak widzicie Państwo, nie ma lekarza psychiatry. Są psychologowie, psychoterapeuci, terapeuci środowiskowi. I tutaj pojawiła się kolejna po Trzeba, czyli wsparcia osób zaangażowanych, chcący, chcących pracować w naszym systemie w zakresie szkoleń, bo wiemy doskonale, że psychiatrów dziecięco-młodzieżowych jest mało, ale również i psychologów, i psychoterapeutów. W związku z powyższym, przy wsparciu Ministerstwa Zdrowia w ramach projektu POWER kilka ośrodków w Polsce kształci przyszłych psychologów klinicznych dzieci i młodzieży, specjalistów psychoterapeutów dzieci i młodzieży oraz terapeutów środowiskowych. To jest podstawa tego trójkąta, dlatego że część z tych pacjentów, którzy zgłaszają się do tego ośrodka środowiskowego, wymaga czy konsultacji lekarza psychiatry, czy opieki lekarza psychiatry, ale nie w warunkach, nie w warunkach stacjonarnych, tylko ambulatoryjnych, bądź wymaga zintensyfikowanych form oddziaływań terapeutycznych w ramach oddziału dziennego i mamy drugi poziom referencyjny, gdzie tu pojawia się już lekarz psychiatra, dziecięco-młodzieżowy i oddziały dzienne. I ostatni tak Szczebel tej piramidy, czyli ośrodki wysoko specjalistycznej, całodobowej opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży, z Izbą Przyjęć bądź działem Przyjęć dla Dzieci i Młodzieży, oddziały stacjonarne, czyli te oddziały, gdzie tak naprawdę powinni być przyjmowani pacjenci, którzy de facto wymagają tej hospitalizacji, bądź z takich przyczyn jak stan zagrożenia życia, czy w wyniku konieczności pogłębionej diagnozy w warunkach stacjonarnych, czy na przykład modyfikacji leczenia farmakologicznego w warunkach stacjonarnych. Jeżeli chodzi o współpracę, to absolutnie, żeby ta opieka była kompleksowa i zintegrowana, te poszczególne poziomy muszą ze sobą współpracować. Do tej pory y, nie, było takiej system, nie było takiego systemowego rozwiązania i w różnych regionia, regionach ta współpraca wyglądała. W związku z powyższym, y, y, poziomy współpracują ze sobą na y, zasadach y, przeprowadzania konsylium, czy to wewnętrznego w ramach jednego poziomu, czy zewnętrznego pomiędzy poziomami, ale także w ramach takich sesji koordynacji z innymi podmiotami. Często powtarzam, że dziecko nastolatek to nie jest odrębna wyspa i absolutnie bez zaopiekowania całego systemu, w którym to dziecko funkcjonuje, czy to system rodzinny, czy miejsca, bo mamy sporo pacjentów z domów dziecka, czy z innych form pieczy zastępczych, gdzie absolutnie bez wsparcia i objęcia opieką, tak jak powiedziałam, tego systemu to, to leczenie będzie nieefektywne. Również przy, bez współpracy z systemem oświaty, bo każde dziecko w naszym kraju jest objęte obowiązkiem edukacji, i absolutnie nasza współpraca z systemem oświaty, ale również i z ośrodkami opieki społecznej, z kuratorami jest bezwzględna, bardzo często i konieczna. I ta, jakby współpraca nie tylko wewnętrzna pomiędzy tymi poszczególnymi poziomami, ale w oparciu o tak, o zasady otwartego dialogu i to, to, o czym Państwu powiedziałam, takiej współpracy między sektorami e, związanymi z różnymi systemami. Myślę sobie, że nic tak nie przemawia do wyobraźni jak, jak praktyka, e, a ponieważ mam to szczęście, że pracuję w miejscu, które ma e, i pierwszy poziom referencyjny, czyli ośrodek opieki środowiskowej, i drugi poziom referencyjny, oraz trzeci poziom referencyjny, to krótki przykład, jak to działa w praktyce. E, mm Pojawia się dziecko w izbie przyjęć w wyniku sytuacji trudnej na terenie szkoły, wezwana zespół ratownictwa medycznego, wystraszony 7-letni chłopiec razem z mamą w izbie przyjęć. Lekarz psychiatra we wstępnej diagnozie ocenia, że absolutnie nie wymaga ten pacjent hospitalizacji w warunkach oddziału stacjonarnego, ale wymaga niewątpliwie diagnozy w warunkach ambulatoryjnych. Mając taką możliwość, ten pacjent nie zostaje bez opieki, tylko dokładnie w tym samym momencie jest umawiany termin w zależności od potrzeb, albo w opiece środowiskowej, czyli pierwszy ten poziom referencyjny, albo w warunkach ambulatoryjnych, kiedy jest potrzebna diagnoza psychiatryczna w ramach poradni zdrowia psychicznego. Jak reforma działa? Pewnie pojawia się w, Państwa, w Państwu pytanie. Wdrażanie reformy jest związane z trudnym dla nas wszystkim czasem, bo z pierwszym lockdownem i z czasem pandemii, bo pierwsze ośrodki, które podpisały kontrakt z oddziałami Narodowego Funduszu Zdrowia, zaczęły swoje funkcjonowanie od 1 kwietnia 2020 roku. Nasz ośrodek przy, przy naszym szpitalu również. I to był trudny czas, bo mówimy tutaj o pracy w środowisku, a de facto nie można było wyjść do tego środowiska. Natomiast to nie znaczy, że, że ośrodki nie działały. I myślę, że to, co może przemawiać do nas wszystkich, to są dane statystyczne. Króciutko, dwie, dwie minutki o nich powiem, bo dokonałam takiej analizy porównania. Porównania dwóch takich dla nas neurologicznych okresów, czyli okres roku szkolnego przed pandemią, żeby one były zsynchronizowane i kompatybilne, czyli wrzesień 2019 do pierwszego lockdownu, 15 marzec 2020, i analogiczny okres, kiedy dzieci zaczęły wracać po okresie nauki zdalnej do szkół, czyli wrzesień 2021, 15 marca 2022. Okazuje się, i tu są tylko dane dotyczące sektora publicznego, bo taką miałam możliwość, okazuje się, że wzrost liczby pacjentów dziecięcych i młodzieżowych, dziecięcych, czyli dzieci do 13 roku życia, o połowę, czyli blisko 50%. Młodzieży, czyli powyżej 13 roku życia, blisko 60%, czyli dodatkowo do przeciążonego już systemu doszło prawie dwukrotnie więcej pacjentów. I co się okazało? Na podstawie tych analiz oddziały młodzieżowe rzeczywiście miały większe obłożenie w porównaniu z okresem przed pandemią, ale oddziały dziecięce miały mniej pacjentów i mniejsze obłożenie niż przed pandemią. Pytanie, jak to możliwe? Okazuje się, że właśnie te ośrodki opieki środowiskowej w dużej mierze tak przejęły opiekę nad tymi pacjentami, którzy tej opieki i systemy, których funkcjonują, y potrzebowali. Y I co więcej, chciałam zaznaczyć, że na bazie naszego doświadczenia jasno wynika, że generalnie na 100% dzieci i młodzieży objętych opieką w ośrodkach pierwszego poziomu, de facto 20, około 20% z nich wymagało opieki lekarza, psychiatry, czyli na tym drugim poziomie, a 10%, nawet niespełna procent, 10% z nich opieki na trzecim poziomie. Wyzwania, jakie sobie też zakładamy, to niewątpliwie, jeszcze bardziej ścisła współpraca z systemem oświaty, bo to jest dla nas niezwykle ważne i też profilaktyka, bo często powtarzam, że z zaburzeniem psychicznym, z chorobą psychiczną jest tak jak z każdym, z każdą inną, jest chorobową, czyli lepiej zapobiegać niż leczyć, ale dzięki tym działaniom na pierwszym poziomie, o czym tutaj wszyscy rozmawiamy, pacjent, który wymaga wsparcia i jeszcze nie jest w kryzysie czy już jest w kryzysie, dostaje to wsparcie znacznie szybko. Szybciej niż yy, tak w, w okresie, kiedy nie funkcjonowały te ośrodki, co pokazuje praktyka i nasz, nasze doświadczenie. Yy. I dane, ponieważ w drugim kwartale tego roku było ogłoszone konkursy na drugie i trzecie poziomy, w tej chwili ośrodki, które podpisały podmioty te umowy, na dzień dzisiejszy to są bardzo świeże dane. Pierwszych poziomów w Polsce mamy 339 ośrodków. Jeśli chodzi o drugie poziomy, bo to mamy dwa warianty, czyli taki drugi poziom tylko poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży i oddział dzienny z poradnią zdrowia psychicznego. Poradni mamy jako drugie, Poziomu 66 na ten moment, tego drugiego wariantu z oddziałem dziennym 46 i trzeci poziom na ten moment 25 ośrodków podpisało takie umowy. Chciałam powiedzieć, że tak jak był powołany zespół do spraw zdrowia psychicznego, to nadal działa przy Ministerstwie Zdrowia zespół do, spraw, do kontynuacji reformy psychiatry Dzieci i Młodzieży, bo to jest w pewnym sensie nową w naszym kraju, któremu niewątpliwie należy się przyglądać i ewaluować. Więc ważny jest też głos ze środowiska, żeby pewne, można powiedzieć, założenia, które nie do końca się sprawdzają w praktyce, żeby na bieżąco reagować i móc poprawiać. I to już też pokazuje praktyka. Pierwsze poziomy, mamy dwa warianty. To jest odpowiedź na potrzeby regionu, w wyniku małej liczby jeszcze specjalistów, czyli mamy ośrodek, gdzie mamy cztery etaty, taki zespół tak leczenia i opieki środowiskowej. W regionach, gdzie jest problem z dostępnością do kadry, może być to zespół leczenia środowiskowego składający się jakby w sumie z dwóch etatów. Podobnie jest z tymi drugimi poziomami i dwoma wariantami, również jako odpowiedź, na możliwości kadrowe i lokalowe i dlatego też w skład zespołu, który zajmuje się kontynuacją reformy, wchodzą również kierownicy z mniejszych powiatów, z mniejszych regionów Polski, bo głos tych osób jest dla nas także niezwykle ważny i niezwykle cenny. Wiem, że czas mnie goni, bo ja bym tak mogła jeszcze długo opowiadać. Mam nadzieję, że jakby podstawa, którą chciałam przekazać, udało mi się opowiedzieć. Tak, bardzo Państwu dziękuję. Bardzo dziękuję. Dziękuję pani doktor. I na, na deser został nam pan dyrektor Poznański, aczkolwiek już w poprzednicy go troszkę wyręczyli w, 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 w opisywaniu tych działań. Zatem chciałem pana poprosić o uzupełnienie tych informacji i o takie podsumowanie, jak to systemowo wygląda z perspektywy MZ-u. Bardzo serdecznie dziękuję, szanowni państwo. No nasz udział w tym wszystkim jest zarówno regulacyjny, ale też projektowy. To znaczy, realizujemy zadania. Które kształtują system opieki zdrowotnej, czyli te wszystkie akty prawne, które, dzięki którym możliwe jest wprowadzanie reform zarówno w opiece psychiatrycznej dla osób dorosłych, jak i dla dzieci i młodzieży. Pilotaże, tutaj Pilotaż Centrum Zdrowia Psychicznego, funkcjonuje od kilku lat, ale też całkiem niedługo, mamy nadzieję, uruchomiony zostanie pilotaż takich ośrodków, które zajmują się wsparciem dla osób z PTSD, czyli z takim stresem pourazowym wywołanym różnymi, różnymi zdarzeniami traumatycznymi w, w życiu, więc to będzie taki jeszcze wyższy poziom referencyjny opieki. No jak tak popatrzymy na liczbę zmian prawnych, które dzieją się w opiece psychiatrycznej, to no muszę powiedzieć, że to co się dzieje w ostatnich latach, no to takich dynamicznych zmian, no w zasadzie w innych obszarach opieki zdrowotnej, no trudno porównać. Być może w podstawowej opiece zdrowotnej tak dużo się dzieje. Natomiast tu, tutaj bez przerwy aktualizujemy te przepisy, żeby umożliwić funkcjonowanie tego obszaru w sposób jak najbardziej efektywny no i żeby ta pomoc mogła być udzielana jak najłatwiej i jak najskuteczniej dla osób i też członków rodzin tych osób, które tego wymagają. Więc no, myśląc o opiece psychiatrycznej, to z naszej perspektywy to jest kwestia deinstytucjonalizacji, czyli zmiany tej struktury świadczeń takiej opieki azylowej, hospitalocentrycznej i przechodzenie w stronę opieki jak najbliżej miejsca zamieszkania pacjenta i jego rodziny. My zajmujemy się też... Takim zagadnieniem jak destygmatyzacja, czyli tak jest, taka zmiana podejścia do tej opieki, i, bo dostępność jest jakby jednym czynnikiem, natomiast też należy pamiętać o tym, że osoby w kryzysie muszą wiedzieć, muszą chcieć i faktycznie z tej pomocy czy rodzina skorzystać, więc tutaj również takie kampanii, która w tym roku, na przykład, jest realizowana, kampania Zobacz Człowieka. Ona właśnie. Ma na celu też no, takie odczarowywanie, może tego y, tematu, i, y, no, i oprócz tego realizujemy różne inne działania informacyjno-edukacyjne, które y, też tego y, obszaru y, dotyczą. Więc y, z innych działań, o których jeszcze nie była tutaj mowa, to oprócz tych możliwych form wsparcia w ramach systemu opieki zdrowotnej, czyli Centrum Zdrowia Psychicznego i opieki psychiatrycznej dla dzieci. I Młodzieży też są dostępne formy takie bardzo szybkiego wsparcia, całodobowe centra wsparcia dla dorosłych i dla dzieci i młodzieży. Jeżeli chodzi o osoby dorosłe, to tutaj Fundacja i taka od kilku lat realizuje taki, taki telefon zaufania. Natomiast jeżeli chodzi o dzieci i młodzież, to tutaj Rzecznik Praw Dziecka z dofinansowaniem naszych środków też takie zadanie realizuje i no tutaj to jest taka też bardzo konkretna, faktyczna pomoc. Te interwencje nierzadko u osób, które już są w trakcie na przykład jakiegoś zachowania samobójczego, po prostu jest podejmowana interwencja, bardzo konkretna tutaj współpraca z policją, ze służbami i no wiele osób faktycznie z takiej pomocy skorzystało. Realizujemy również projekty unijne, które Dzięki którym możliwe jest pozyskanie większej ilości kadr medycznych, no bo tutaj to jest zawsze bariera, szczególnie istotna, jeżeli chodzi o opiekę psychiatryczną dla dzieci i młodzieży, i tutaj są szkolenia dla tysiąca nowych profesjonalistów, terapeutów środowiskowych, psychoterapeutów i psychologów klinicznych dzieci i młodzieży. Ten projekt kończy się już niedługo i ta, ten nowy zasób kadr zostanie pozyskany na Potrzeby naszego systemu. Też aktualizujemy właśnie te kompetencje zawodowe, no bo ten system nie może polegać tylko i wyłącznie na psychiatrach. Tak nie ma nigdzie na świecie, że pracownikiem medycznym pierwszego kontaktu w kryzysie jest, jest psychiatra dziecięcy tutaj ta praca musi być rozłożona na większy zespół terapeutyczny i właśnie te dla tych osób są przygotowywane przede wszystkim te pierwsze poziomy, których liczba już jest cała. Całkiem spora i mamy nadzieję, że ta dostępność będzie bardzo, bardzo szeroka. Także staramy się pracować w tym obszarze opieki psychiatrycznej, ochrony zdrowia psychicznego, prewencji w sposób taki bardzo włączający i wykorzystujemy w pozytywny sposób wsparcie naszych ekspertów. Tutaj jest mnóstwo osób zaangażowanych, które nas wspierają, zarówno klinicystów, ale też osoby ze świata naukowego czy organizacji i Mamy nadzieję, że taka formuła współpracy będzie się efektywnie w kolejnych latach przyczyniała do tego, że będziemy wiedzieli coraz więcej o tym zjawisku, jego uwarunkowaniach w Polsce, że będziemy mogli tą statystykę uporządkować. Tutaj trochę też jest przed nami, no bo tutaj jest perspektywa systemu ochrony zdrowia i jakby policji. Więc tutaj szukamy wspólnego mianownika, ale no, jesteśmy dobrej, dobrej myśli i to jest duże wyzwanie, i też to, co przed nami na pewno. Z nowych obszarów to współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, bo wiemy, że dużo gmin czy innych szczebli samorządu terytorialnego przyjmuje różne programy profilaktyczne i chcielibyśmy też tutaj popracować, żeby one były jak najbardziej efektywne, zgodne z aktualną wiedzą naukową. I to też jest przed nami. To może tyle z mojej strony. Bardzo dziękuję. Dziękuję panie dyrektorze. Chciałbym jeszcze poprosić, wiem, że kilka osób z koordynatorów poszczególnych zadań chciałoby zabrać głos. I chciałem poprosić jako pierwszą zabranie głosu panią dr Haszkę Witkowską, żeby powiedziała co i dlaczego i po co opracowaliśmy w ramach tego pierwszego zadania dla dziennikarzy. Krótko mówiąc o odpowiedzialnej polityce informacyjnej, co dotyczy mediów w szczególności. Dzień dobry, Szanowni Państwo, tak jak zostałam zapowiedziana, przedstawię Państwu, co udało się do tej pory zrobić w ramach zadania pierwszego narodowego programu zapobiegania zachowaniom samobójczym, i tu przede wszystkim zespół ekspertów stworzył rekomendacje dotyczące tego, jak należy informować o zachowaniach samobójczych w przestrzeni medialnej, do tych rekomendacji my mamy w takich dwóch formach, chciałbym Państwu tutaj pokazać. Pierwsza to jest taka skrócona lista, jak należy mówić o zachowaniach samobójczych w mediach, a jak nie należy tego robić. I tutaj mamy. Po stronie czerwonej, właśnie te zastrzeżenia, czyli nie informujemy o metodach zachowań samobójczych, nie obwiniamy środowiska lub konkretnej osoby. Naciskam na to, żeby nie heroizować osoby, która dokonała próby samobójczej. Natomiast bardzo kładziemy nacisk na to, żeby informować o miejscach. Pomocowych. Tu jest ta ramka pomocowa ze spisem telefonów, gdzie można uzyskać pomoc. Mamy nadzieję, że obydwa te dokumenty będą wisiały w redakcjach, tak żeby dziennikarze w sposób odpowiedzialny informowali o tym zjawisku. Też przygotowaliśmy taką wersję rozszerzoną. Dla dziennikarzy, gdzie oprócz tych podstawowych zasad informowania znajdziecie Państwo także rozdział dotyczący tego, jak korzystać z danych statystycznych, o czym mówiła pani profesor Gmitrowicz, jak ma to dużą rolę w tym informowaniu o zachowaniach samobójczych, ale także to, jak rozpoznać kryzys zasady pierwszej pomocy emocjonalnej, czyli takie informacje, które, proszę Państwa, powinny znaleźć się zawsze w artykułach, które dotyczą zachowań samobójczych. To jest szalenie ważne na całym świecie w. W programach dotyczących zapobiegania samobójstwom dziennikarze mają dużą rolę. To w państwa rękach jest to, czy osoby w kryzysie dowiedzą się o tym, że mogą uzyskać pomoc. Szalenie ważne jest, żebyśmy nie robili z tematu zachowań samobójczych tematu politycznego, to jest temat apolityczny, a przede wszystkim też, żebyśmy wokół informacji dotyczących tego zjawiska mówili właśnie o, uzys o możliwości uzyskania pomocy. Chciałabym też zwrócić państwa uwagę, że w ramach instytucji, Instytutu Psychiatrii i Neurologii. W ramach tego projektu zostały utworzone dwa zespoły. Jeden to jest zespół monitorujący media, czyli specjaliści, którzy przeglądają prasę, także media internetowe i sprawdzają, w jaki sposób dziennikarze informują o tych zachowaniach samobójczych. Proszę zwrócić uwagę, że chodzi o edukację, tak? czyli w momencie, kiedy takie materiały są skonstruowane w sposób nieprawidłowy, a proszę zwrócić uwagę też, że my odwołujemy się do zasad WHO dotyczących tego, jak informować o zachowaniach samobójczych, wtedy zespół reaguje i prosi o zmianę na przykład treści artykułu lub dodanie właśnie tej ramki pomocowej, którą tutaj Państwo widzicie. I to jest takie działanie interwencyjne, natomiast oprócz tego mamy zespół konsultacyjny, który jest do Państwa dyspozycji, gdzie eksperci są gotowi, aby pomóc Państwu tworzyć materiały dotyczące zachowań samobójczych, także konsultować różnego rodzaju wypowiedzi, także zachęcamy do konsultacji Korzystania z tych konsultacji twórców kultury, pisarzy, twórców filmowych, aby tworząc materiały i dzieła kultury dotyczące zachowań samobójczych, uwzględniali, że ich praca ma znaczenie i od tego, jak przedstawią te zachowania samobójcze w swoich dziełach, jest... możemy te statystyki obniżyć. Dam Państwu prosty przykład. Ważny serial, 13 powodów, o którym przecież szeroko Państwo pisaliście, był poruszony ten problem. Tam był ten wątek samobój w sposób nieprawidłowo przedstawiony i odnotowywane były wzrosty zachowań samobójczych. Więc e, myślę, że w tym dniu bardzo ważny apel do państwa, abyśmy informowali w sposób odpowiedzialny i wiedzieli o tym, że to, jak mówimy o tym problemie, ma znaczenie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. <laughs> Chciałbym teraz poprosić jeszcze o zabranie głosu panią dr Annę Baran, czyli lidera zadania 6, współlidera, z Panią Martą Pawłowską, ponieważ y, myślę, że Pani doktor Baran jest tutaj najbardziej umiędzynarodowionym członkiem naszego, naszego zespołu, bo y, y, no, jeździ na różne międzynarodowe kongresy ideologiczne, też y, w ogóle dużo czasu spędza w Szwecji, w innych krajach Europy i ma szerszą takie spojrzenie po prostu, po prostu z międzynarodowe. I chciałem poprosić Panią, żeby Pani rozwinęła tę myśl, y, 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 przyświecającą też obchodom tego Światowego Dnia Zapobiegania Samobójstwom, że, że potrzebna jest tak naprawdę, poza systemowymi działaniami takimi instytucjonalnymi, powszechna edukacja społeczna w temacie samobójstw. Dziękuję bardzo. Bardzo się cieszę, że mogę te kilka słów powiedzieć z okazji tego ważnego dnia, 10 września. To jesteśmy 8 września, ale 10 września mamy Światowy Dzień Prewencji samobójstw. Także to, co jest ważne, to edukowanie. Edukowanie całego społeczeństwa. Ponieważ dlaczego ostatnio czytałam w Gazecie artykuł na temat tego, że czterolatek zadzwonił do po pogotowie ratunkowe, ponieważ mama straciła przytomność. I mama wytłumaczyła później w powiedziała, że ona rano wytłumaczyła temu dziecku, jak się dzwoni po pogotowie ratunkowe, czyli nawet czteroletnie dziecko potrafi uratować życie. Niestety, jeżeli chodzi o temat profilaktyki samobójstw, to nie jest to równie oczywiste. Ponieważ jestem lekarzem, niedawno spotkałam pacjenta z, przyszedł ze swoją żoną i, i mówi po wizycie mówią, że nie wiedzieliśmy, że można uzyskać pomoc. w psychiatrii no poczytamy w mediach, że ta pomoc jest niedostępna. I rzeczywiście te osoby przez rok czasu walczyły z problemami psychicznymi sami, Czuli się opuszczeni, czyli się... Że nie ma tej pomocy. Także strasznie ważny jest właśnie ten przekaz, że działamy razem i edukujemy. Edukujemy, że, że ta pomoc jest. Natomiast oczywiście może się zdarzyć, że jesteśmy zawiedzeni tym, że nie uzyskaliśmy pomocy takiej, jaką byśmy sobie życzyli. To jest problem nie tylko polski, ale to jest problem znacznie bogatszych krajów świata. Zawsze możemy natrafić na sytuację, kiedy pomoc, którą uzyskamy, nie jest to pomocą taka, którą byśmy oczekiwali. Musimy wiedzieć, jak sobie w tej sytuacji poradzić. I to też będziemy próbować edukować, właśnie, żeby tak udzielać pomocy, aby Abyśmy się czuli wspólnie odpowiedzialni za, za ten problem, żebyśmy budowali społeczeństwo my, żebyśmy nie budowali społeczeństwa my i wy. My, którzy budujemy coś i wy, którzy krytykujecie, I tylko prób żebyśmy próbowali razem działać. To jest temat bardzo trudny i bardzo duże są potrzeby. I jedynie właśnie wspólne działania mogą przynieść sukces w postaci jak najmniejszej liczby samobójstw. I, a także poprawy zdrowia psychicznego ogólnie. Tak, i pani doktor, jeszcze wspomniała mi w rozmowie przed konferencją, że Światowa Organizacja Zdrowia przygotowuje nowe wytyczne dla dziennikarzy, tak? Odnośnie informowania. Tak, rzeczywiście w 2022 roku, nie wiem dokładnie kiedy, ale przygotowana jest nowa wersja tych, tych wytycznych. I jeszcze bardziej będą podkreślały one znaczenie tego. Jak ważne jest konstruowanie materiału medialnego w taki sposób, żeby dawać nadzieję, żeby pokazywać, jak osoba, która się boryka z, czy z problemami psychicznymi czy z problemami społecznymi, w jaki sposób ona może przetrwać ten okres, w jaki sposób może jakby budować swoje życie i budować nawet sukces w przyszłości. I, I ostatnio bardzo interesuje się piłką nożną, i ku mojemu zdumieniu odkryłam, że bardzo wielu wybitnych piłkarzy miało bardzo trudną sytuację w dzieciństwie do tego stopnia, że no, brakowało im no, jedzenia. I mimo to jakby ta przeszkoda nie zdecydowała, nie zdeterminowała ich życia w tym kierunku no, problemów psychicznych tylko w kierunku właśnie sukcesu. I nie jest proste, żeby jakby nauczyć się tego, jak, taką drogę właśnie, jak pomagać młodym osobom w trudnych sytuacjach. Ale właśnie to destygmatyzacja, co, o czym mówił dyrektor Poznański, jest szalenie ważna. Tak, że to, że ktoś ma problemy psychiczne, czy ktoś ma jakieś problemy społeczne, to jeszcze nie determinuje tego, jak będzie wyglądało jego życie. Dziękuję bardzo. Chciałbym jeszcze dodać taką informację, która tutaj nie padła w, w materiałach paprasowych i wypowiedziach. W zadaniu trzecim, którego liderem jest dr Habitowany Krzysztof Ostaszewski, już, została wykonana taka titaniczna praca, można powiedzieć, o której warto powiedzieć czyli przegląd 72 konkretnie, Wyselekcjonowanych programów profilaktyki, zapobiegania samobójstwom, właśnie z całego świata. I to dlaczego? Dlatego, żeby przyjrzeć się im, oczywiście programom opartym na dowodach, evidence-based medicine, żeby wybrać kilka, które będą w Polsce wdrażane. I no, badania wskazują, że one są dość skuteczne. Tam można się spierać, jak skuteczne. Są różne dane oczywiście. Natomiast, panie doktorze, czy chciałby pan powiedzieć coś więcej na ten temat, czy, czy wystarczy taka po prostu. Zajawka. Ja myślę, że Państwo dziennikarze są bardzo e, e, gotowi. Do, na zadawanie pytań. Zajawka, Dobrze. Także, ja myślę, że ta informacja. Dobrze. To w takim razie y, można oczywiście w kuluarach do, dopytać Pana doktora, natomiast y, teraz y, państw, Państwu oddaję głos. Prosimy o pytanie. No dobrze, to w takim razie, jeżeli nie ma pytań, nie, bo to była dość, dość wyczerpująca prezentacja, w sensie myślę. To, to tak, powiem jeszcze, że materiały, które pokazywaliśmy, które są w wersji drukowanej dzisiaj zostaną opublikowane na stronie naszego programu, czyli zapobiegajmy samowiston.pl, będzie można pobrać i upowszechniać i korzystać. No, i cóż, no, ja może skończę takim optymistycznym przesłaniem, właśnie Światowego Dnia Zapobiegania Samobójstwom. Oni zawsze podkreślają, że to jest naprawdę robota dla nas wszystkich, odpowiedzialność dla nas wszystkich, żeby zapobiegać samobójstwom, a nie tylko służb i, i państwa. I oni mówią wprost: Ty możesz być światłem. You can be the light, tak? Dla osoby w kryzysie psychicznym. Także trzeba po prostu być uważnym, empatycznym i na, swoją, no, na swoje możliwości reagować, kiedy się taką osobę widzi. Także, z takim przesłaniem Państwa zostawiam. Dziękuję serdecznie wszystkim ekspertom, naszym, że tak powiem, widzom, którzy nas obserwowali na dwóch platformach internetowych. Zapraszam na poczęstunek, na kuluarowe rozmowy i wszystkiego dobrego.